I przed nami pierwszy komiks dzisiejszej audycji, a mianowicie Trupie Gadki, sezon pierwszy Adama Murphy'ego z wydawnictwa Planeta Komiksów. Planeta Komiksów jest w sumie znana z takich różnych bardzo tytułów pod kątem tematyki, chociaż na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że bardziej jest to oficyna skierowana ku starszemu czytelnikowi, bo mieliśmy do tej pory wydane takie tytuły jak Black Kiss, czy od niedawno Boys od Garfa Ennisa. No ale wydawca ogólnie poszerza horyzonty, wydaje różne komiksy. Jeden z nich, który się właśnie tak mocno oddziela od tych tytułów przeznaczonych dla starszego czytelnika, są Trupie Gadki. Trupie Gadki to komiks bardzo specyficzny, ponieważ z jednej strony jest to jakaś tam forma w takim właśnie kartunowy, humorystyczny sposób przedstawiona historia, ale w taki sposób, że autor, który jest też tutaj głównym bohaterem tego komiksu, on prowadzi taki jakby talk show, gdzie wykopuje sobie różne znane osobistości już nieżyjące z grobów i przeprowadza z nimi krótkie wywiady, żeby opowiedzieć coś na ich temat, opowiedzieć o ich historii, czym się zajmowali, i w sumie to są tutaj też bardzo różne postaci przedstawiane, zarówno te mniej lub bardziej kontrowersyjne dla historii. W związku z tym w sumie nasuwa się takie pytanie, czy to jest komiks stricte przeznaczony tylko dla młodszej osoby i czy jest to taka opowieść takim nudnym, opowieść zasypana takimi nudnymi faktami, tylko żeby spróbować na siłę zainteresować młodego człowieka historią? No, otóż nie. Wszystkie tutaj postaci i te same wywiady są w taki właśnie bardzo przystępny, humorystyczny sposób przedstawione. Napisane w bardzo ciekawy sposób, bo w sumie dotykają różnych aspektów, zarówno na przykład w przypadku wynalazców jest mówione o ich właśnie odkryciach, o takich ważniejszych wydarzeniach z ich życia, no i też takie różne inne ciekawostki. Tutaj no, nie chciałbym za bardzo w sumie wam psuć tego komiksu, mówiąc wam wprost dokładnie, o czym tutaj jest dokładnie mowa, no ale chociażby tutaj jest Wolfgang Amadeusz Mozart, gdzie jest właśnie dużo napisane na temat tego, jaki był uzdolniony, jak potrafił odtwarzać wiele melodii z pamięci, wysłuchując je tylko za jednym razem. No i też jest tutaj taki fragment taki dodany humorystyczny, gdzie Mozart mówi, że znaczy, bo tak, bo autor zarzucił mu, że Amadeusz jest bardzo poważny, natomiast on stwierdza: poważny? Ja chyba żartujesz. Jasne, umiem być poważny, ale też lubiłem się wygłupiać i śpiewać kupo pieśni. No i taką jedną kupo pieśni Mozart przedstawia właśnie autorowi. No, mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo tych pierwszych, w tym pierwszym sezonie bardzo dużo postaci historycznych przedstawionych. Nie będę tutaj się skupiał, żeby wszystkie wam je przeczytać, no ale też jest m.in. Juliusz Cezar, Kleopatra, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Czarnobrody, Tutenhamon, Leonardo da Vinci, i tutaj nie ma tak, że autor nie skupia się na jednym okresie czasowym, skacze właściwie tak różnie, w zależności tego najwyraźniej, jak tutaj w oryginale podeszło. Forma jest taka, że zazwyczaj jest jedna strona po prostu poświęcona danej osobie, niektórym autor poświęcił zaś dwie strony. I tutaj jakby wada dla mnie tego komiksu, znaczy nie taka znacząca, ale to nie jest zdecydowanie komiks do przeczytania hurtem na raz, w całości, ponieważ tak jak mówiłem, jednej postaci przeznaczona jest cała jedna strona i na tej jednej stronie mamy bardzo duże nagromadzenie kadrów, one są dosyć małe przez to, więc troszeczkę trzeba się skupić przy czytaniu, bo no, nie za duże jest po prostu w tym wypadku liternictwo, i po dłuższym przeczytaniu takich, nie wiem, 8 już stron, 8-10
10 stron, to się już troszeczkę robi takie męczące, przez to najlepiej sobie po prostu to dawkować, nie przeczytać wszystkiego za jednym razem. Z drugiej strony też mam takie wrażenie, że autor ma kilka... jego rysunki to są właśnie w takim stylu kartonowym, jak już wspominałem, chociaż nie jest on aż tak upraszczany jak w niektórych komiksach. Natomiast mam wrażenie takie, że autor ma kilka takich przećwiczonych min, główek, które mam wrażenie się powtarzają przez cały komiks i wydaje się takie bardzo mało różnorodne właśnie pod kątem projektów postaci. Czasem się ma wrażenie, że widzi się narysowaną tą samą postać historyczną, tylko ze zmienionymi włosami na przykład. Natomiast co warto, znaczy mimo tego, że jest pod tym kątem troszeczkę mało urozmaicony ten styl, przynajmniej tutaj, bo wydaje mi się, że na pewno autor potrafi dużo więcej, co widać czasem na takich dodatkowych stronach, które też się czasem pojawiają jako anotacje do niektórych postaci, gdzie mamy całą ilustrację na całą stronę z jakąś dodatkową informacją, no to tutaj to już wygląda troszkę inaczej, więc po prostu no, traci trochę ta kreska właśnie na takich dużych ilościach kadrów, gdzie często są rysowane na przykład te same sceny rozmów między postaciami. Najsilniejszą stroną tego komiksu jest oczywiście poczucie humoru i to, jaką można dodatkową wartość z niego wynieść, czyli dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy historycznych. I przede wszystkim on zachęca do tego, żeby zgłębić historię danych postaci przedstawionych w komiksie, tego, co dokonały, bo tutaj, tak jak mówię, są zarówno wynalazcy, postaci polityczne, czy pisarze, pisarki, to też w jakiś sposób na pewno zachęci do zerknięcia do ich dzieł przez osoby, które do tej pory nie kojarzyły danych osób. Do tej pory z tego, co zdążyłem zauważyć, Trupie Gadki doczekały się sezonu drugiego. Zobaczymy, jak będzie w Polsce. Ja póki co zachęcam do zerknięcia do tych Trupich Gadek. No, poczucie humoru jest rzeczywiście dobre, aczkolwiek no, ja, że tak powiem, nie parskałem jakoś specjalnie śmiechem, uśmiechałem się, więc może niekoniecznie każdy już starszy czytelnik jakby doceni całkowicie żartu, natomiast myślę, że młodsi z pewnością się przy tym nie wynudzą przede wszystkim. Na pewno się nie wynudzą, bo forma, w jakiej jest wszystko przedstawiona, jest bardzo przystępna. Więc chyba najbardziej mogę to polecić rodzicom, którzy by chcieli też przy okazji podsunąć jakieś informacje swoim dzieciom starszym i zarówno młodszym. Więc jak najbardziej zachęcam do sprawdzenia Trupich Gadek, sezon pierwszy od Adama Murphy'ego z wydawnictwa Planeta Komiksów.